Cześć, dzień dobry, witajcie. Dzisiejszy temacik i film będzie dotyczył ustawienia luzów zaworowych koreańskiego silnika, jaki jest montowany w Hyundaiach, w Kia. Widzicie tu dwulitrowy silnik diesla CRDI i pytanie, jak ustawić luzy zaworowe, jeżeli silnik klekocze. Otóż do takiego czegoś potrzebujecie szczelinomierz i bardzo ważne co, tego typu młotek. Do czego potrzebujemy młotek? Żeby wybić sobie z głowy ustawienie zaworów. Otóż słuchajcie, jak doczytuję ludzi, którzy popełniają takie gafy, w tego typu silnikach, słuchajcie, gdzie jest hydraulika, czyli są popychacze zamontowane hydrauliczne, niestety nie ustawiamy luzów zaworowych. Niektórzy jeżdżą, pytają, jak ustawić, jakie szklanki, czy się wymienia i tak dalej. Tu są popychacze hydrauliczne, są pieski, inaczej zwane dźwigienkami i płytki, które przychodzą na zawory, ale tymi płytkami nie regulujemy, pamiętajcie, żadnej wysokości luzów zaworowych. W tych silnikach luzów zaworowych nie ustawiamy, tylko jeżeli pojedziecie do kogoś, a ktoś będzie chciał Wam ustawić, mówiąc Wam, że w tego typu silniku są płytki, które się na przykład wymienia, trzeba dobrać szczeliny, trzeba ustawiać luzy, to pamiętajcie, są to bzdury, i ktoś Was będzie chciał naciągnąć na koszty. Ja nie rozebrałem tego silnika i nie wziąłem szczelinomierza po to, żeby ustawić luzy. Tylko robiłem troszkę remoncik silnika. Przy okazji była wymiana paska rozrządu. Wymiana całej tej hydrauliki tutaj. Ale chciałem się właśnie z Wami podzielić taką informacją, byście wiedzieli na przyszłość i nie dawali się naciąć. Przy hydraulicznych, pamiętajcie, popychaczach nie ustawiamy luzów zaworowych. Kiedyś poruszymy temat, dlaczego są hydrauliczne popychacze montowane w tego typu pojazdach, a dlaczego nie są montowane na przykład w silnikach benzynowych wysokoobrotowych, ale dzisiejszy filmik tego nie dotyczy. Także póki co nie dajcie się nabijać na koszty i trzymajcie się. Do zobaczenia.